Dobry wieczór Państwu, to jest Wielkopolska Warta Poznania, Eugeniusz Romer. Zapraszam na temat dnia. Dzisiaj w Sielinku, w gminie Opalenica, rozpoczęła się konferencja o nazwie Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Gościem specjalnym tej konferencji była pani Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która dzisiaj jest z nami w studio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ta konferencja jest poświęcona temu, żeby zwiększyć komfort właśnie tych mieszkańców obszarów wiejskich w całej Polsce. Przedstawione są tam m.in. inicjatywy prezydenckie, które właśnie w tym kierunku zmierzają. Jakie to inicjatywy? Na początek drobne sprostowanie. Nie gościem specjalnym, tylko organizatorem konferencji jest m.in. Kancelaria Pana Prezydenta. Jest również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 13 ministerstw. W ramach konferencji prezentujemy ofertę opracowaną przez te ministerstwa dla obszarów wiejskich i tak jak Pan słusznie zauważył, również prezentowane są inicjatywy legislacyjne Pana Prezydenta. Tutaj wybraliśmy 3 takie inicjatywy, 2, które już się zrealizowały, bo jest to z jednej strony ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku i na mocy której wszystkie osoby, które są w trudnej życiowej sytuacji, mogą nieodpłatnie z takiej pomocy prawnej skorzystać. Kolejna inicjatywa dotyczyła zmian w kodeksie cywilnym i 3, która jest omawiana w tej chwili jako propozycja, ponieważ trwają prace sejmowe, jest w tej chwili w trakcie tych prac. Jest to inicjatywa powołania Centrum Usług Społecznych i również ta inicjatywa była przedstawiona jako propozycja dla samorządów. I na czym ta propozycja polega i w jaki sposób miałoby to pomóc osobom, które zamieszkują obszary wiejskie? Jest to pewna nowa forma zbudowania takiej infrastruktury społecznej, z której może skorzystać samorząd. Tworząc tego typu centrum, może sam opracować swój gminny program usług, działań społecznych, które poprzez tego typu centrum może realizować. Można tu połączyć działania ośrodków pomocy społecznej, nawet z kilku gmin. Także tutaj duże możliwości do działania po stronie samorządów, w jaki sposób będą chciały z tej inicjatywy skorzystać. Oczywiście, jeżeli ona stanie się już faktem prawnym, a jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, to powinna wchodzić w życie od 1 lipca. A czy to wiąże się też z jakimś finansowaniem, z jakimiś pieniędzmi, które samorządy mogą pozyskać na ten cel? Tak, dzisiaj o właśnie pozyskiwaniu pieniędzy mówiliśmy, ponieważ obszary wiejskie to były obszary, które w wyniku transformacji, która w Polsce miała miejsce, zostały chyba najbardziej zdegradowane. Początkowo wyłączano, jak niektórzy pamiętają, linie autobusowe, połączenia kolejowe, znikały z tych terenów szkoły, żłobki, przedszkola, zakłady pracy związane zwłaszcza z przeróbką towarów rolnych. Przecież pamiętamy, że przecież każdy PGR miał kiedyś swoją gorzelnię, mleczarnię. Te zakłady dawno już zniknęły. I to wszystko się działo na terenach wiejskich. Posterunki policji były zamykane. W tej chwili postanowiliśmy przedstawić nowe perspektywy do zafunkcjonowania. Chodzi o to, bardzo panu prezydentowi na tym zależy, żeby ludzie, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, mieli takie same szanse rozwoju, jak ci, którzy mieszkają w miastach. Żeby ich aktywność mogła się rozwinąć. I stąd był ten pomysł i stąd oferta bardzo szeroka. Ona była przedstawiana w 5 obszarach, bo pierwszy obszar to była infrastruktura mieszkaniowa. Druga infrastruktura w sensie takiej no, właśnie budowy dróg, odbudowy linii kolejowych, remontów dworców. Kolejna grupa działań to był sport, kultura i turystyka. Potem właśnie infrastruktura społeczna i tutaj tego typu centra usług społecznych, jak mówiliśmy, można zaliczyć do tej kategorii infrastruktury społecznej. I w końcu działania związane z aktywizacją zawodową. Ale to wszystko, co pani wymienia, to są propozycje, czy to jest coś, już jakby wchodzi w życie, czy to jest jakaś forma konsultacji z mieszkańcami? To jest coś, co jest już do wzięcia, bo zależało nam na tym, na konferencję zostali zaproszeni wszyscy samorządowcy, wszyscy wójtowie, wszyscy starostowie, burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich,
po to, żeby mogli poznać tą pełną ofertę, z której mogą skorzystać już teraz. To było powiedziane, jakie to jest zadanie, jakie pieniądze można pobrać, na jaki cel, kto może być beneficjentem, często tym pośrednim, bo ostatecznym jest zawsze tak naprawdę mieszkaniec obszaru wiejskich. To są oferty, które zostały wypracowane w ministerstwach. W ministerstwach. Tak naprawdę to były 103 programy. To jest taka masa informacji. Rozmawiałam akurat z paniami wójtami, które brały udział w tej konferencji. Bardzo im się ta oferta podobała, tylko zastanawiały się, skąd teraz wezmą ludzi, żeby zagonić ich do roboty, żeby przygotować się do skorzystania z tych środków. To ja zapytam w takim razie o kwestie komunikacyjne, jeżeli chodzi o dojazdy tych osób, które mieszkają na obszarach wiejskich do większych ośrodków, do większych miast, chociażby w kontekście planowanej przez prezydenta Poznania likwidacji spółki PKS Poznań. Czy też samorządy mają teraz może w takim razie z ministerstwa jakąś ofertę, która pomoże uratować czy polepszyć ten transport? Ta oferta, która w tej chwili była przedstawiana jako ta oferta już aktualna, była związana z budową i remontami dróg. I tutaj ten program związany z drogami gminnymi, powiatowymi zakłada dofinansowanie aż w 80%. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z komunikacją, my w czasie tej konferencji rozdaliśmy ankiety, zadawaliśmy pytania, bo chcieliśmy, żeby samorządowcy się również wypowiedzieli i zgłosili te obszary, które ich zdaniem powinny jeszcze zostać objęte jakimiś specjalnymi programami. Zresztą, jak wiemy, Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało, że tutaj będzie przygotowana również i w tym zakresie oferta, jeżeli chodzi o przywracanie pewnych połączeń, z tym, że nie przedstawialiśmy jej dzisiaj, bo ona jeszcze jest na etapie konstruowania. Myśmy przedstawiali ofertę, z której można dzisiaj skorzystać. To może w dziedzinie edukacji są już jakieś konkrety, z których mogą korzystać samorządy, bo wiadomo, że no często bywa taki problem, że samorządy nie mają pieniędzy, muszą likwidować szkoły. Pytanie, czy tutaj już są jakieś konkrety? Konkrety były przedstawiane, z tym, że w zakresie edukacji to były często programy miękkie. Ministerstwo Edukacji wprowadziło przecież program dofinansowania tych mniejszych szkół, które otrzymują pieniądze pomimo mniejszej liczby dzieci. To mimo wszystko dostają wyższe dofinansowanie właśnie po to, żeby takich likwidacji nie było. Ale dzisiaj mogliśmy posłuchać o e-podręcznikach, mogliśmy posłuchać o szerokopasmowym internecie, który w tej chwili już jest wprowadzany. I w województwie wielkopolskim duża ilość gospodarstw właśnie położonych na terenach wiejskich będzie mogła z niego skorzystać. Dużo programów typu przeznaczonych na przykład dla uczniów zdolnych, pozyskanie pieniędzy na stypendia dla uczniów. To były tego typu działania. Oczywiście poza tym dożywianie dzieci. A jeżeli chodzi o kwestię współpracy samorządów z urzędami marszałkowskimi, wiadomo, że to jest kwestia pozyskiwania chociażby unijnych pieniędzy. Czy tutaj też oferują Państwo jakąś pomoc dla samorządów? Znaczy, część tych środków jest kierowanych przez urzędy marszałkowskie, część będzie kierowana przez urzędy wojewódzkie, część pozyskiwać można będzie bezpośrednio w ministerstwach i zależało nam na tym, żeby dzisiaj pokazać taką mapę drogową, gdzie o jakie pieniądze można się będzie ubiegać. Także nie wszystkie pieniądze dla samorządów powiatowych i gminnych są w urzędach marszałkowskich. Jest tam tylko część, a bardzo duża część tej oferty, która dzisiaj była przedstawiana, znajduje się gdzie indziej. Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą konferencję, to ona rozpoczyna cały cykl. Potem będą się odbywać także w innych województwach. To ja może zapytam, dlaczego wybrali Państwo Wielkopolskę na rozpoczęcie właśnie tego cyklu? To znaczy, ja powiem tak, zaczynamy w Wielkopolsce, ta konferencja, która odbyła się dzisiaj, jeszcze taka sama odbędzie się jutro. Następnie skierujemy się do warmińsko-mazurskiego, potem mamy w planie województwo zachodniopomorskie, potem kujawsko-pomorskie i lubuskie. To są województwa, które łączy to, że
na terenach wiejskich były wcześniej państwowe gospodarstwa rolne i mieszkańcy terenów wiejskich to są nie tylko rolnicy, którzy tam mieszkają, bo taki jest wybór ich drogi życiowej, tam jest ich dom i miejsce pracy, ale to są często osoby, które właśnie kiedyś pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych lub ich rodziny, które tam zostały ze względu na miejsce zamieszkania. To są jeszcze ci mieszkańcy, którzy po prostu wybrali sobie teren wiejski jako teren, na którym chcą mieszkać, bo chcą mieć wokół siebie dużo zieleni, naturalne warunki i ładny widok za oknem. Natomiast dlatego właśnie te województwa, bo ta degradacja, o której wspominałam, związana kiedyś z likwidacją gospodarstw rolnych, w tych właśnie województwach chyba jednak była najsilniejsza. No to miejmy nadzieję w takim razie, że te sto kilka programów, o których pani mówiła, pomoże właśnie zmienić tę sytuację i poprawić komfort mieszkańców obszarów wiejskich. Przede wszystkim z naszej perspektywy w Wielkopolsce, ale także w całej Polsce. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję również, że państwo byli z nami i do zobaczenia.